Stawiliśmy bardzo trudne zadanie w dniu dzisiejszym, mianowicie powiedzieć parę słów, dosłownie parę słów, ponieważ półtorej godziny starcza na parę słów, w temacie, co historia mówi o mowie nienawiści. No, niestety rozpoczęliśmy od konstatacji, że historia bardzo często mówi do nas mową nienawiści, i ta mowa nienawiści bardzo często kreuje historię i kreuje wydarzenia, które mogą doprowadzić w sytuacjach skrajnych, polityczno-społecznych, do ludobójstwa. I na ludobójstwie też się skupiliśmy. Staraliśmy się powiedzieć parę słów o bardzo świeżej konstatacji, czy bardzo świeżym namyśle nad zbrodniami ludobójstwa w świecie. Oczywiście wykorzystując tutaj Holokaust jako pewien model, ale oddając się porównaniom z innymi zbrodniami ludobójstwa, które dokonały się w dziejach ludzkości, szczególnie w wieku XX. A uczestnicy bardzo aktywnie wdali się w tematykę świata politycznego i społecznego, który może doprowadzić do ludobójstwa. A skupiliśmy się na właściwie jednym z najlepszych modeli, który został stworzony, który stara się tłumaczyć, jak do ludobójstwa dojść może. Jest to model 10 kroków czy 10 etapów doprowadzających do ludobójstwa Gregory Stantona z Genocide Watch. Trochę szokujący dla niektórych uczestników był fakt, że w całym tym modelu 10 punktów dopiero punktem 9 jest zagłada, dopiero punktem 9 jest sam fakt dokonania likwidacji zbrodni ludobójstwa na pewnych członkach społeczeństwa. Staraliśmy się na każdym z etapów, o których mówiliśmy, znaleźć wspólnie metody działania indywidualne, jak i społeczne, aby jakoś odwrócić bieg tej historii. Uczestnicy mieli bardzo ciekawe pomysły. Oczywiście niestety te pomysły kończą się do momentu, w którym docieramy do samego punktu zagłady, tudzież ludobójstwa, ponieważ wspólnie uzgodniliśmy, że w momencie, w którym ginie pierwsza osoba, w momencie, w którym ginie pierwsza ofiara w zaplanowanej zbrodni ludobójstwa, jest za późno. Cała nasza aktywność powinna skupiać się na wcześniejszych 7 etapach, które do ludobójstwa muszą doprowadzić. Aby je zidentyfikować, musimy dużo częściej i dużo więcej oddawać się namysłowi w temacie studiów porównawczych różnych ludobójstw.